Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na kolejnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Otwieram 20. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, w tych trudnych czasach pierwszy raz w historii przeprowadzimy tę sesję zdalnie, zgodnie z artykułem 15 specustawy, która została ta ustawa przyjęta 31 marca 2020 roku, która pozwala na przeprowadzenie sesji zdalnej. Na początku bardzo proszę radnych o kliknięcie w zakładkę kworum na portalu e-sesja celem sprawdzenia, czy to kworum jest. A w międzyczasie bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o kilka słów wstępu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Rzeczywiście czasy dzisiaj są bardzo trudne, związane oczywiście z działaniami koronawirusa SARS-CoV-2 i w związku z tym ustawa, o której tutaj pan przewodniczący już mówił, z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, następnie uzupełniona o artykuł dodany zmianą do ustawy w dniu 31 marca 2020 roku. Artykuł ten to numer porządkowy 15ZZX pozwala nam wszystkim samorządom, ja zaraz odczytam tutaj właśnie ten artykuł, żebyście państwo wiedzieli dlaczego i znali podstawy prawne, dlaczego tak dzisiaj procedujemy. Ja myślę, że wiele samorządów, jeżeli już nie wszystkie, będą w ten sam sposób procedować w tym stanie zagrożenia epidemicznego. Chodzi nam też o to, żebyśmy się uchronili przed przenoszeniem tego koronawirusa. Szanowni Państwo, artykuł 15ZZX w punkcie pierwszym mówi nam o tym, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitarnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie, tak zwany zdalny tryb obradowania. I punkt drugi mówi nam o tym, że obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie. Tutaj w naszym przypadku, jeśli chodzi o Radę Powiatu, to szefem Rady Powiatu jest pan przewodniczący Lech Darski i on właśnie taki tryb dzisiejszej sesji zarządził. Szanowni Państwo, my jesteśmy już technicznie prawie przygotowani do tego, żebyśmy przeprowadzili tę naszą dzisiejszą sesję. Nasza dzisiejsza sesja zwołana jest w trybie 15.7. W materiałach dla naszych radnych są tam wyjaśnienia, dlaczego ten tryb taki szybki, ponieważ są daty, które nas wiążą. Data 3. tu przy jednej z uchwał i data dzisiejsza też, która nas wiąże i musimy podjąć właśnie w tym dniu te uchwały, o których za chwilkę będziemy tutaj procedować, nad którymi będziemy procedować. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć kilka słów, jeżeli już jestem, bo nie chciałbym tutaj przedłużać i zabierać czasu, bo chcemy, żeby ta sesja przebiegła bardzo sprawnie. Podejmiemy uchwały, no i będziemy kończyli. Ale chciałbym, korzystając z tego momentu, że jestem tutaj przy głosie, jakby uspokoić Państwa, że w naszym powiecie na dzisiaj nie mamy żadnego zakażenia koronawirusem.
Jest kilkanaście osób w kwarantannie, jest też kilkanaście osób pod nadzorem epidemiologicznym. No i krótko mówiąc, powiem Państwu, że walczymy, staramy się. Wszystkie nasze ośrodki powiatowe są zabezpieczone tak, jak powinny być, zgodnie właśnie z procedurami. Szpital, jak Państwo wiecie, też funkcjonuje dla wszystkich, jest otwarty, bo jest szpitalem ogólnym, otwartym dla wszystkich naszych pacjentów. Oczywiście są tam też środki ostrożności podjęte. Jak to wygląda w praktyce, to Państwo, którzy tam jesteście, przychodzicie, to widzicie. Pomaga nam w tym, pomaga specjalna grupa operacyjna 4 Brygady Warmińsko-Mazurskich Wojsk Obrony Terytorialnej, za co bardzo serdecznie im dziękujemy. Myślę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy wyposażeni w sprzęt, w środki dezynfekcyjne i po prostu czekamy na dalszy rozwój sytuacji, wierząc głęboko w to, że ten koronawirus u nas w jakiś szczególny sposób się nie rozwinie. Korzystając też jeszcze właśnie z tej okazji, chciałbym Państwu chociaż w krótkich słowach złożyć świąteczne życzenia. Tu myślę, że Pan Przewodniczący będzie podsumowywał jeszcze na koniec sesji. To też do Państwa, że tak powiem, wygłosi parę słów ciepłych. No, czas jest trudny, Szanowni Państwo, i składanie dzisiaj życzeń wielkanocnych w obliczu tej właśnie pandemii, no, jest też bardzo, bardzo trudne. Myślę, że te święta będą dla wszystkich zdecydowanie inne niż były do tej pory. Polska tradycja nakazywała nam na wiele, czy pozwalała nam, czy w jakiś sposób wymuszała, oczywiście w cudzysłowie, pewne zachowania takie charakterystyczne dla świąt wielkanocnych. Także obchodzenie tego naszego, szczególnie jeśli chodzi o chrześcijan, prawosławnych, katolików, obchodzenie Wielkiego Tygodnia, a szczególnie Triduum Paschalnego, w tym dzisiejszym czasie będzie to takie bardzo trudne. Będziemy to realizowali oczywiście w innej formule, gdzieś przed środkami masowego przekazu, łącząc się duchowo oczywiście z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I tak to będzie mniej więcej wyglądało. No, nie będzie spotkań rodzinnych, które są jakby tym elementem bardzo ważnym, szczególnie jeśli chodzi o śniadania wielkanocne. Tutaj też będziemy gdzieś tam na odległość składali sobie te życzenia, no, będąc troszkę w takim jakby odosobnieniu. Szanowni Państwo, te zmiany myślę, że nie powinny wpłynąć jakby na nasze usposobienie, na naszego ducha, bo musimy wierzyć, musimy ufać, że ten czas szybko minie, a wykorzystajmy go na pewną swoistą refleksję nad własnym życiem, nad tym, żeby pewne sprawy we własnym życiu przewartościować, bo to jest moje zdanie. Świat ostatnio, jeszcze przed tą epidemią, stanął już tak naprawdę na głowie. W naszym kraju też można było to odczuwać. Wartości zmieniły zupełnie znaczenie. Człowiek ze swoim jestestwem stanął gdzieś tam w tej piramidzie na najwyższym szczeblu. No i taki mały wirusik pokazuje nam, gdzie jest miejsce człowieka na ziemi i we wszechświecie. Szanowni Państwo, troszkę tak filozoficznie, ale takie jest życie. Życie nie składa się tylko z fizyczności. Życie składa się, myślę, że nawet przede wszystkim z tego życia duchowego. I pamiętajmy o tym, żeby ten czas, taki kiedy jesteśmy sami, kiedy możemy porozmawiać, kiedy możemy więcej czasu poświęcić sobie nawzajem, dzieciom, rodzinie, z którą mieszkamy, żebyśmy rzeczywiście refleksyjnie podeszli do własnego życia. Bo czas po koronawirusie będzie zapewne zupełnie innym czasem w naszym życiu niż było do tej pory, a przynajmniej dla zdecydowanej większości. I ja w to bardzo, bardzo wierzę. Szanowni Państwo, na ten świąteczny czas pozostaje mi tutaj życzyć Państwu, a w szczególności tym, którzy ryzykują własnym właśnie zdrowiem, życiem, opiekując się chorymi, którzy stoją na pierwszej linii tej walki, naprawdę wszystkiego najlepszego. No, tego zdrowia, które jest potrzebne dzisiaj i nie jest tylko sloganem, ale też i jakiejś siły ducha, bo bez tego też będzie ciężko nam przetrwać te trudne chwile. Także mimo wszystko, gdzieś tam w głębi serca, radujmy się z tego, że ten czas Wielkiej Nocy, czyli zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, nadchodzi i że po tym czasie wszystko się odmieni. Tego nam wszystkim bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście, a my przechodzimy już do procedowania
dzisiejszej sesji. Otóż punkt drugi to stwierdzenie prawomocności obrad i stwierdzam, że na sesji wirtualnie obecnych jest 15 radnych, a to oznacza, że uchwały podjęte na dzisiejszej sesji są prawomocne i ważne. Jeśli chodzi o porządek obrad, to tak jak pan starosta powiedział, sesja jest zwołana w trybie artykułu 15 punkt 7, więc porządek sesji jest jakby z góry już ustalony przez wnioskodawcę. I ten porządek wygląda w ten sposób. Otóż otwarcie obrad sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad i podjęcie uchwał w sprawie a. zmian budżetu powiatu na rok 2000, b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030, c. złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. To dotyczy liceum w Górowie. Punkt D. Określenia zadań przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok. I punkt 5. Zamknięcie obrad 20. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Przystępujemy wobec tego do podjęcia uchwał w sprawie. Uchwała pierwsza dotycząca zmian budżetu powiatu na 2020 rok. Wszyscy radni otrzymali odpowiednią uchwałę. Ona jest na portalu e-sesja. Jeśli państwo pozwolicie, ja nie będę już czytał tej uchwały, bo ona musi zostać podjęta dlatego, że musimy po prostu na skutek drobnej pomyłki w poprzedniej uchwale musimy ją po prostu poprawić na skutek tego, że RIO nam to zakwestionowało i ta uchwała po prostu to poprawia, nic tu się specjalnie więcej nie zmienia. Wobec tego przystępuję od razu do przegłosowania tej uchwały. Radni, którzy mnie widzą, mam nadzieję, na YouTubie, widzą, co ja robię w tej chwili, więc bardzo proszę o przegłosowanie uchwały numer 20/109/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020. Kto z panów radnych jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głosowanie radnych, którzy mnie widzą. Bardzo proszę. Czekamy na wyświetlenie panelu głosowania. Jest już panel głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Stwierdzam. Jeszcze pan Marcin Matejunas. Czekamy. Czekamy na... Jest pan Marcin Matejunas. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła zmiany budżetu powiatu na rok 2020. Bardzo podobna uchwała, w tym sensie, że kompatybilna z tą uchwałą, czyli zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. I bardzo proszę, przeczytam tytuł tej uchwały, żeby była jasność. Uchwała numer 20/110/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Kto z panów radnych jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Czekamy jeszcze na pan radny Stapaj, pan radny Mucha, pan radny Olejnik, jeszcze pan radny Figat i pan radny Olejnik. Tak, wszyscy są. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kolejna uchwała dotyczy
Może przeczytam tę uchwałę. Uchwała numer 20/111/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. Ta uchwała dotyczy liceum w Górowie Iławeckim i dotyczy porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej na utworzenie tego właśnie oddziału. Myślę, że bardzo ważna uchwała, też wszyscy radni to znają. Wobec tego przystępujemy do przegłosowania tej uchwały. Kto jest za uchwałą numer 20/111/20 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za głosowało 14 radnych, jeden radny się wstrzymał. Stwierdzam wobec tego, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. Szanowni Państwo, stwierdzam, że wszystkie uchwały zostały podjęte, już przewidziane w dzisiejszym porządku. A jeszcze PFRON. No tak, widzicie Państwo, to wszystko są emocje, proszę mi wybaczyć. To jest pierwsza sesja tego w ten sposób prowadzona. Także jeszcze jedna uchwała rzeczywiście. Uchwała numer 20/112/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok. Przystępujemy do głosowania tej uchwały. Kto z Panów radnych jest za uchwałą numer 20/112/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Jeszcze czekamy na dwa głosy. Pan Figat i pan Przybysz, dwóch radnych jeszcze. Już wszystko. Stwierdzam, że Rada Powiatu 15 głosami przyjęła uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok. No i już tym razem na pewno wszystkie uchwały zostały podjęte. Państwo, pozwólcie Państwo, że ja również kilka słów do Państwa powiem. Szanowni Państwo, trudne czasy nastały. Rzeczywiście bardzo ciężko jest w tej chwili na świecie. Koronawirus, który opanował nad cały świat, stworzył nam bardzo ciężką sytuację. Już dużo mówił o tym pan starosta. Ja tylko chciałbym do tego wszystkiego dodać i podziękowania i wyrazy szacunku dla wszystkich tych, którzy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Mam tu na myśli służby medyczne, lekarzy, pielęgniarki, ratownicy. Mam wszystkie służby szpitalne, które bardzo ofiarnie pracują. Za to im serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję wszystkim służbom mundurowym, Straży Pożarnej, wojsku, Wojskom Ochrony Terytorialnej, policji, która bardzo aktywnie pracuje. Bardzo im wszystkim dziękuję. Bardzo dziękuję również za pracę pracownikom służb sanitarnych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Oni też bardzo intensywnie są w tej chwili zapracowani i bardzo ciężko pracują. Za to im też serdecznie dziękujemy. Chciałbym jeszcze takie osobne, szczególnie ciepłe podziękowanie skierować do pań, które pracują w sklepach.
Szczególnie te panie, które siedzą przy kasach, one są bardzo narażone. To jest naprawdę wielkie poświęcenie z ich strony. Wyrażam tutaj wielki szacunek, wielki podziw i wielkie podziękowanie tym wszystkim paniom i panom, którzy sprzedają nam towary w sklepach i mimo ciężkiej sytuacji zawsze z uśmiechem na twarzy. Dziękuję im bardzo i wyrażam wielki szacunek i podziw dla ich pracy. Szanowni Państwo, zbliżają się święta. Pan starosta już złożył Państwu życzenia. Ja się w 100% dołączam do tych życzeń. Ja myślę, że dołącza się również do nich pan wicestarosta, pan Władysław Bogdanowicz. I ja bym chciał przed tymi świętami, przed Wielką Nocą, przed zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa powiedzieć Państwu, posłużyć się tutaj psalmem 23, gdzie jest powiedziane tak mniej więcej, że jeśli, a teraz idziemy ciemną doliną pandemii, więc jeśli będę szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty, Panie, jesteś ze mną. I dlatego chciałbym życzyć Państwu, żebyście się nie lękali. Damy radę pokonać tę zarazę, damy radę z tego wyjść zwycięsko, bo po prostu musimy i myślę, że z Bożą pomocą, z modlitwą damy radę. Życzę Państwu na święta takiego spokoju i tej wiary w to, że tak jak Chrystus umarł, a potem zmartwychwstał i była radość po zmartwychwstaniu, tak my też po koronawirusie będziemy się cieszyć zdrowiem i świętami i wszystkim, co najlepsze. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Zamykam 20. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.